Nie takiego wyniku zapewne oczekiwał lider Krośnieńskiej Ligi Okręgowej Partyzant Targowiska przed starciem w niedzielę 6 października z Iskrą w Przysietnicy. Jak się okazało, gospodarze wysoko ustawili poprzeczkę i lepszemu przygotowaniu technicznemu i taktycznemu gości przeciwstawili dużą ambicję i wolę walki. Początek spotkania nie zapowiadał emocji, jakie miały nastąpić. Zacięta gra toczyła się w środku pola. Aż nadeszła 25 minuta, kiedy najlepszy tego dnia na boisku Krzysztof Bieda w popisowej akcji w polu karnym minął z wodą obrońców Partyzanta i nie dał szans bramkarzowi. Po pół godzinie gry ponownie w roli głównej wystąpił Krzysztof Bieda, który na raty po raz drugi pokonał golkipera gości. Partyzant ocknął się po ciosach, lecz do końca pierwszej połowy nie zagroził poważniej bramce gospodarzy. Nic dziwnego, że widzowie, których 400 zjawiło się na stadionie w Przysietnicy, z uśmiechem czekali na drugą połowę. Po przerwie zdecydowanie natarli goście. Wymusiło to liczne błędy obrony Iskry. Po jednym z nich w 52 minucie akcję gości w polu karnym sfinalizował Grzegorz Jurczak, zdobywając kontaktowego gola. Ten sam zawodnik w 66 minucie wykończył precyzyjne dośrodkowanie Radosława Macnara po szybkiej akcji prawą stroną. Było 2-2. I kiedy wydawało się, że dalsze bramki dla gości to tylko kwestia czasu, szale przeważyła niezwykła determinacja graczy z Przysietnicy. Po raz trzeci w roli egzekutora wystąpił Krzysztof Bieda, który w zamieszaniu podbramkowym wepchnął piłkę do siatki. Gospodarze odżyli, a wynik spotkania, doprowadzając kibiców do euforii, ustalił Damian Budny, który w sytuacji sam na sam ograł bramkarza gości. Chwilę później piłkarze Iskry mogli odtańczyć taniec radości. Po dramatycznym, zaciekłym i chwilami brutalnym spotkaniu Iskra Przysietnica pokonała Partyzanta Targowiska 4-2. Po meczu satysfakcji nie ukrywał trener Iskry Tomasz Wacek. Powiem tak, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre 45 minut. Dokumentowaliśmy to dwiema bramkami do przerwy. Prowadziliśmy 2-0 i można powiedzieć, że w tej pierwszej połowie była pełna kontrola nad grą. Prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy więcej sytuacji i zasłużenie to 2-0 wydaje mi się, że było dla nas. W drugiej połowie natomiast wdarło się dużo nonszalancji, zwłaszcza w tej środkowej strefie, gdzie pozwalaliśmy dużo zawodnikom Partyzanta rozegrać piłkę i mieli dużo czasu. Przy tym przytrafiły nam się takie proste błędy, które zadecydowały o tym, dwie straty w środkowej strefie zadecydowały o tym, że straciliśmy dwie bramki. Można powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia i to był taki słabszy moment, te 20 minut w drugiej połowie. Natomiast końcówka należała znowu do nas. No, świetny mecz rozegrał dzisiaj Krzysiu Bieda, wykorzystał te sytuacje, które miał i zachował się znakomicie przy każdej. Prawdziwym bohaterem dnia był napastnik Krzysztof Bieda, który zdobył pierwszego w okręgówce, choć nie klasycznego, ale jednak hat-tricka. W juniorach strzelało się już więcej bramek, ale w okręgówce to jest pierwszy mój hat-trick. Jak się czujesz? No fajnie, ale najważniejsze są 3 punkty dla drużyny i będziemy starać się wygrywać, grać dobrze w każdym meczu i krok po kroku będziemy piąć się wyżej w tabeli. Zwycięstwa gospodarzom pogratulował trener Partyzanta Mateusz Ostrowski. W drugiej połowie wróciliśmy z dalekiej podróży, zaczęliśmy grać lepiej piłką, operować lepiej piłką. Doprowadziliśmy do wyniku 2-2. Później jednak uważam, że wielki błąd sędziego, który nie dopatrzył się faulu na 5. metrze przed naszą bramką i zakończyło się to stratą gola. A 4. bramka to już konsekwencja naszego odkrycia się i zaatakowania przeciwnika. Gratuluję trenerowi Wackowi, gratuluję drużynie Iskry, bo myślę, że poprzez drużyny młodzieżowe, aż po seniorów, wykonują dobrą robotę tak naprawdę i jest to zespół i organizacja zespołu, która powinni naśladować również inni w naszej gminie czy powiecie. Kto wygrał mecz? Iskra!